Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołduńska, dzień dobry, witam państwa, kolejna część naszego programu i w studio kolejny mój i państwa gość, Marek Zuber, ekonomista, witam serdecznie. Dzień dobry. I rozmawiamy oczywiście o ograniczeniu liczby ministrów i wiceministrów o co najmniej 20% dokładnie, o tym nowym pomyśle premiera Mateusza Morawieckiego. Znacznie obniży to koszty administracji rządowej? Jak mam być zupełnie szczery, panie Edyto, to nie. To nie będzie oznaczało jakiegoś bardzo poważnego obniżenia kosztów. Natomiast oczywiście ziarnko do ziarnka. 20% mniej ludzi, mniej pensji. To znaczy właśnie, bo jeżeli dobrze rozumiem, mówimy o tych najwyższych urzędnikach w ministerstwach, więc ich tak znowu strasznie dużo nie ma, to też warto pamiętać o tym, ale ziarnko do ziarka. Jasne, że jeśli by się to udało zrobić, to są to jakieś konkretne pieniądze, które się pojawiają. W skali całego budżetu niewielkie, ale jednak jakieś konkretne. A poza tym być może bardziej chodzi też o to, żeby pokazać kierunek, tak? Czyli żeby to był dobry przykład dla innych w kwestii ograniczenia rozrostu administracji, bo myślę, że wszyscy zgadzamy się z tym, wszyscy, którzy cokolwiek wiedzą na temat tych kosztów i ilości osób, które pracują w administracji, że dobrze pod tym względem nie jest. To znaczy faktycznie ten wzrost, który następował latami, bo to nie jest coś, co się wydarzyło od 3 miesięcy, no rzeczywiście był bardzo mocny. Ale muszę powiedzieć, że nie wiem, jak to się skończy. Mówię też zupełnie szczerze. Panie Marku, na chwilę wejdę w słowo. Dobrze, że pan trzyma kciuki, ale ja pamiętam, że ten problem odnośnie przerośniętej administracji publicznej był przez lata poruszany i rzeczywiście były wykresy, były analizy mówiące o tym, że urzędników jest za dużo. Teraz premier Mateusz Morawiecki wydaje się wychodzi temu naprzeciw, mówi dość tego, 20% mniej urzędników będzie za jego czasów. No, czyli krok w dobrym ewidentnie kierunku. Tak jak powiedziałem przed chwilą, ewidentnie z punktu widzenia próby zreformowania administracji to jest absolutnie dobry kierunek, tylko czy się uda? W tym kierunku bym szedł. Zresztą pamiętajmy o tym, że jeśli dobrze sobie przypominam, to Donald Tusk chciał również dokonać takiego dość istotnego zmniejszenia, także jeżeli chodzi o te najwyższe stanowiska w administracji rządowej. I z tego, co pamiętam, zostało to oprotestowane wtedy przez ówczesnego prezydenta, czyli Bronisława Komorowskiego. Więc no właśnie, to jest też dobry przykład. Przecież to też był premier, prezydent z jednej opcji politycznej, a okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Zobaczymy teraz, czy jak wyjdzie temu premierowi. Natomiast ten rozrost w ogóle administracji, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 20 lat, tak to powiedzmy, w Polsce, on po części był umotywowany choćby naszym wejściem do Unii Europejskiej, czyli choćby zbudowaniem całej tej grupy osób, które zajmują się kwestiami unijnymi, nie tylko dysponowaniem środków unijnych, tych oczywiście kwestii jest znacznie, znacznie więcej, choćby wprowadzenie różnego rodzaju przepisów, faktyczne wprowadzenie, nie mówię tutaj o decyzjach parlamentu, przepisów narzucanych nam przez Unię Europejską, więc w jakiejś mierze ten rozrost był z całą pewnością umotywowany, natomiast myślę, że przekroczyliśmy wszelkie możliwe i dopuszczalne granice tego stanu rzeczy. Zresztą ja mam wrażenie, że z jednej strony szczególnie te wyższe stanowiska były bardzo często łupami politycznymi, czyli tworzono nowe stanowiska po to, żeby więcej swoich ludzi obsadzić, a z drugiej strony szczególnie na poziomie samorządów, to akurat Morawiecki pewnie nie za bardzo może tutaj coś zrobić, ale no właśnie to, co mówiłem przed chwilą, może przykład pójdzie z góry właśnie. W samorządach z kolei to było doskonałe miejsce, żeby też swoich różnych znajomych króliczka pakować na właśnie te stanowiska w administracji, też ten rozrost następował. Jeśli się to w tej chwili uda, na pewno będzie to dobry sygnał, natomiast warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, że zlikwidujemy stanowiska wiceministrów, nie będzie tych wiceministrów, ale w zamian za to stworzymy stanowiska, nie wiem, inne, inaczej się nazywające, nieco niżej w tej hierarchii, które de facto będą spełniały tę samą rolę. No, ale w randze, powiedzmy sobie, dyrektora. Na przykład dyrektora, oczywiście. Mamy też całą specyfikę funkcjonowania gabinetów politycznych w Polsce, które bardzo często są prawie że drugimi ministerstwami, nie podlegają kontroli jako służba cywilna. Mm-hmm. No więc też trzeba będzie się temu przeglądać, czy w tym kierunku nie pójdzie. Kolejna nie. Kwestia, tak, to ten przyrost administracji wiązał się z brakiem efektywności. I tu kolejna kwestia. Płacimy z naszych podatków pensje ministrom, wiceministrom, także dyrektorom departamentów, wszystkim urzędnikom, całemu aparatowi administracji państwowej. Kolejna kwestia, że ta efektywność mierzona na rynku, czyli mierzona w korporacjach bardzo dokładnie, nie przekładała się na efekty, na wyniki pracy. Absolutnie, ma pani 100% racji. Do dzisiaj nie ma tak naprawdę aż tak
jednoznacznego mierzenia efektów działalności urzędnika, jak to się dzieje w korporacjach. No jednak ten system zarządzania jest zupełnie inny. Oczywiście nie wszystko... Należałoby to wprowadzić? No, to jest też pewien problem, bo nie wszystko to, co jest w korporacji, musi od razu być uznawane za coś dobrego, więc to też na to warto zwrócić uwagę. Zresztą pamiętajmy o tym, że przecież do niedawna funkcjonował ten system, to dopiero w tej chwili za tych rządów zostało zmienione, służby cywilnej, która w swoim pomyśle była fantastyczną kwestią, prawda? Czyli tworzymy grupę osób, które zajmują się administracją, są de facto nie do zwolnienia, chociaż w praktyce, pamięta pani Edyto, jak to działało. Jeśli mieliśmy ludzi, których chcieliśmy, z którymi nie chcieliśmy pracować z różnych powodów, to nie można ich było zwolnić, ale ich się przesuwało do jakichś innych zadań, no ale w to miejsce trzeba było zatrudniać nowych, więc to jest też przykład, dlaczego ta administracja się tak bardzo rozrosła. I zresztą te gabinety polityczne też spełniały często rolę właśnie tych osób, które musiały być zatrudnione w różnego rodzaju ministerstwach, bo tak mówiło oczywiście, tak mówiły przepisy, ale z którymi ministrowie nie chcieli pracować. No i oczywiście, czyli kwestia zmierzenia efektywności, nie zawsze jest tak, że dodatkowi ludzie będą oznaczali większą efektywność, nie zawsze jest tak, że oni muszą być zatrudnieni, ci, którzy są, bardzo często są w stanie robić więcej, tylko z różnych powodów nie robią. No choćby dlatego, że bardzo łatwo jest wmówić, że już tak naprawdę działamy na poziomie maksimum naszych możliwości, a ponieważ jesteśmy nie do zwolnienia, czy byliśmy nie do zwolnienia, no to co nam możecie zrobić? Więc wiele, wiele tutaj tak naprawdę problemów się rysuje. I też nie ma co ukrywać, pani Edyto. Wynagrodzenia w administracji, jeśli mówimy o chęci pracy, szczególnie dzisiaj, kiedy rynek pracy jest zupełnie inny, ale także ściągania do administracji ludzi, którzy pod względem chęci pracy czy swoich możliwości będą lepsi, wymaga podniesienia wynagrodzenia. Wiem, że no dla przeciętnego Kowalskiego... To jest ta politycznie bardzo delikatna kwestia. Oczywiście. Jeżeli teraz premier Mateusz Morawiecki, wyobraźmy sobie, wychodzi i mówi o tym, że owszem, zwolnimy 20% pracowników, ale pozostali dostają podwyżki, ogromna fala krytyki spadłaby na premiera. Myślę, że będzie to oznaczało, czy może to oznaczać spadek popularności PiS-u, nie tylko ze względu na atak opozycji, który z pewnością nastąpi, ale także dlatego, że dla przeciętnego tak zwanego, chociaż jest też ciekawe, kto to jest ten przeciętny Kowalski tak dokładnie, prawda? Trzeba było tak jednoznacznie określić. No, to ale może na wielu... podstawie średniego ale wynagrodzenia. Właśnie, pani Edyto, i to jest to, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, no już ładnych parę miesięcy temu. Średnie wynagrodzenie w Polsce to jest tam 4800 zł, w grudniu było więcej, wiemy, bo wynikało to z tego, że to był grudzień, więc dodatkowe rzeczy się pojawiały. Ale mniej więcej połowa Polaków zarabia nie więcej niż 3600 zł brutto. 1 300 000 mniej więcej zarabia minimum, które wynosi nieznacznie powyżej 2000 zł w tej chwili. Ale to, panie Marku, takiego... mamy odpowiedź teraz, kto to jest ten statystyczny Kowalski. No właśnie, Kowalski. I teraz dla kogoś, kto zarabia 2500 czy 3000 zł, pensja na poziomie 10 tysięcy brutto, jest kosmicznym wynagrodzeniem. Tymczasem 6 tysięcy na rękę, powiedzmy sobie, tak tyle jest. Ma wiceminister. Tak jest. I już to budzi ogromne emocje ufale wśród, krytyki. Wśród ludzi. Tak, tymczasem, jeżeli ten człowiek narzeka, że nie starcza mu do pierwszego. Tak jest. Tymczasem realia dzisiaj są takie, tutaj także w ostatnich latach nastąpiły zmiany. Już nie mówię oczywiście o informatykach na przykład, czy o elektronikach, ale realia są takie, że jednak jeżeli ktoś jest w miarę sensownym menadżerem, to dla niego wynagrodzenie 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie to nie jest kosmos. Bardzo często te wynagrodzenia są dużo wyższe. Oczywiście też nie wynoszą 100 czy 150 tysięcy, bo to są takie w skali całego kraju tak naprawdę jednostkowe przypadki, które bardzo, bardzo fajnie jest napisać. Prezes banku zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie. Ile jest takich osób? Niech ich będzie nawet 100 czy 200 w skali całego kraju. Co to jest wobec 20 milionów pracujących? Więc też nie tyle, ale te kilkanaście tysięcy złotych, moim zdaniem dzisiaj, jeżeli chodzi o wiceministra, 15-17 tysięcy, to naprawdę nie jest przesada, tylko rozumiem, jakie będzie stanowisko wielu pracujących. No i jeszcze jedna rzecz tutaj pokutuje, pani Edyto. No i jak fatalne będą konsekwencje polityczne takiego i jeszcze, ruchu. Ale właśnie, to wynika z tego, że proszę zobaczyć, no pani jest za młodą osobą, żeby to pamiętać, ja już trochę więcej pamiętam. Każdy kolejny rząd, inaczej, każda kolejna opozycja zawsze atakuje rząd za podwyżki w administracji. Zawsze się tak dzieje. W związku z tym, jak staje się już rządzącą i chce zrobić te podwyżki, no to oczywiście dokładnie młodzi, to samo ją panie spotyka. Marku, tym bardziej będą problem. Krytyczni, ponieważ młodzi zarabiają bez porównania mniej, jeśli chodzi też o tych statystycznych Kowalskich. Zależy, to najczęściej znowu są znowu zależy, młodzi. Którzy młodzi, bo jeżeli mówimy dzisiaj o młodych informatykach na przykład, już oczywiście to jest też jakiś promil w społeczeństwie, no ale też jest to grupa, która jest teraz bardzo znana, no bo wszystko jest związane z programem.
oprogramowaniem, w jakim zakresie no, ale z informatyką. Trzeba zaznaczyć, no to dla nich... informatycy to jest najlepiej opłacana grupa zawodowa. Oczywiście, oczywiście, tylko wie pani, jeżeli my dzisiaj na przykład mówimy o, weźmy ministerstwo, które, Ministerstwo Cyfryzacji, które tak naprawdę ma bardzo ambitne, wynika jeszcze z działalności poprzedniej minister, ale te cele są kontynuowane. Dotyczące, no bardzo, nie wiem jak to określić. Ale tu zaznaczę, będzie... pani minister rzeczywiście cele miała, ale powiedziała niewiele jako minister mogła zrobić. No z różnych powodów, ale także dlatego, że no, wymaga to jednak ludzi, którzy w tych kwestiach cyfryzacji po prostu siedzą. No to kto siedzi w kwestiach cyfryzacji? Specjalista od, nie wiem, polonista? No nie, no musimy brać ludzi, na przykład informatyków. No więc teraz pytanie, ilu znajdziemy informatyków? Specjalistów z rynku. Ilu znajdziemy, tym bardziej, że my nie mówimy tutaj o dwóch, trzech osobach, to są jednak bardzo często zadania, które wymagają zatrudnienia setek osób. Niekoniecznie w samym ministerstwie, ale w różnego rodzaju podmiotach, które są powoływane do realizacji jakichś celów. No to też nie może być kuriozalnej sytuacji, że w jakimś, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, spółce, córce Ministerstwa Cyfryzacji informatycy będą zarabiali 15 tysięcy, a wiceminister też informatyk będzie zarabiał 8 czy 9, bo to jest chora sytuacja. No nikt oczywiście czegoś takiego nie będzie tolerował, więc no takie są realia. Ja dzisiaj na rynku. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył wczoraj w swoim przemówieniu, wystąpieniu, oświadczeniu, jakkolwiek to nazwać, powiedział, że bycie ministrem, wiceministrem to jest służba państwu. I tu chyba dochodzimy do tego clou. Jeżeli chce się być ministrem, wiceministrem, trzeba poświęcić się dla dobra ogółu po prostu i chyba zrezygnować z pieniędzy. Panie Dito, jeszcze raz podkreślam. Części pieniędzy. Jeszcze raz podkreślam. Dla przeciętnego, dla osoby, która zarabia 2,5 tysiąca złotych czy 3 tysiące złotych miesięcznie, zarobki na poziomie 10 tysięcy to są gigantyczne zarobki, no pewnie w przekonaniu wielu osób gdzieś tam dochodzące do wręcz nieetycznych, ale realia rynku w Polsce, nie mówię już o Niemczech, nie mówię o Wielkiej Brytanii, nie mówię o krajach, które są od nas dużo bogatsze i płacą jeszcze więcej, są takie, że ci ludzie no niestety mogą więcej i to dużo więcej właśnie zarabia dzisiaj na rynku, tym bardziej, że ten spadek bezrobocia, który obserwujemy, tworzenie nowych miejsc pracy, no dotyczy nie tylko handlu, nie tylko kasjerek w Biedronce czy w Lidlu, ale także ludzi z, na przykład z takim wykształceniem technicznym. A do tego trzeba zostawić swój biznes, nie prowadzić już firmy, jeżeli się prowadziło, i przejść tylko na te służby państwa. Oczywiście, że ja nie wymagam, żeby wiceminister zarabiał tyle, ile menadżer najwyższej klasy w spółce prywatnej, nie wiem, 40 czy 30 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko chodzi o to, żeby teraz dojść do pewnego momentu, kiedy ten element pracy dla Polski ma oczywiście także znaczenie, kiedy ten element działania dla dobra wspólnego ma oczywiście także znaczenie i ci ludzie mają świadomość, że robią to właśnie dla swojego kraju. Z całą pewnością też wiąże się to z jakimś prestiżem, bo nawet to, że w CV sobie ktoś może wpisać, że był wiceministrem, z pewnością mu nie przeszkadza, tak to delikatnie określę. Znaczy, może przeszkadzać w niektórych kręgach, ale wiemy oczywiście, tak, o co chodzi. Ale mimo wszystko chodzi teraz o to, żeby ta rozpiętość nie była zbyt duża, no bo gdybyśmy poszli w 100% w kierunku tego, że to jest służba, no to tak jak pani powiedziała, to znajdźmy w takim razie 5 tysięcy ludzi w Polsce, najlepiej wykształconych, znających się na wszystkim, mających doświadczenie zawodowe, którzy po prostu za darmo będą pracować w administracji państwowej. No też a może w tym właśnie kierunku bycie ministrem, wiceministrem jest dla tych, którzy już się to robili, którzy już na rynku swoje zarobili, teraz chcą poświęcić pewnie tak, się tylko pracy. Panie Dito, to jest o wiele bardziej skomplikowana sytuacja, bo tak naprawdę w ministerstwach to wiceminister jest od pracy, to wiceminister ponosi często odpowiedzialność to i konsekwencje. Więc nawet jeśli by było tak, jak pani mówi, to nie znaczy też, że ci ludzie będą pracować za darmo. Marek Zuber, ekonomista. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Do tematu zapewne będziemy jeszcze wracali. Bardzo gorący, ale też delikatny temat. Ciekawa jestem państwa komentarzy. Zapewne będą i takie, które twierdzą, iż należy podnieść zarobki w rządzie, ale spora część, pewnie też przeważająca, będzie taka, iż ministrowie nie powinni zarabiać więcej. Zatem dyskusja będzie jeszcze na antenie telewizji w Polsce.pl trwała. Tu zapewniam. Dziękuję za uwagę w tej części naszego programu i do zobaczenia za chwilę.